Was, drodzy, w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Pragnę się z Wami podzielić słowami wyznaczonymi na dzisiaj, na sobotę 24 lipca, a wyjętymi tekst starotestamentowy z pierwszej Księgi Mojżeszowej, a tekst Nowego Testamentu z listu do Efezjan. W pierwszej księdze Biblii czytamy: Józef pocieszał swoich braci i przyjaźnie z nimi rozmawiał. Natomiast w liście do Efezjan przez apostoła Pawła jesteśmy zachęcani. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Józef i jego bracia to bardzo trudna i skomplikowana historia. Józef, który jest znienawidzony przez swoich braci, który zostaje sprzedany, wywieziony do Egiptu, tam staje się niewolnikiem. Dzięki Bożemu prowadzeniu, Bożemu błogosławieństwu, tam też staje się jedną z najważniejszych osób. Staje się namiestnikiem, odpowiedzialnym za gromadzenie zboża, pożywienia, aby nie zabrakło go w czasie głodu. Po latach rozłąki przybywają do Józefa jego bracia, później przybywa i ojciec. Kiedy ojciec umiera, bracia boją się, że Józef teraz będzie mścił się na nich za to, co mu wyrządzili. Ale czytamy, że Józef pocieszał swoich braci i przyjaźnie z nimi rozmawiał. Nie wychodziło żadne złe słowo z jego ust, choć mogło. To byłoby jak najbardziej zwyczajne, ludzkie, aby mógł w końcu powiedzieć swoim braciom, co mu zrobili, co o tym wszystkim myśli. A on zamiast przekleństwa wybrał błogosławieństwo. Do tego zachęca nas także apostoł, aby żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodziło z naszych ust. Aby z naszych ust nie wychodziło słowo niepotrzebne, które nie buduje, które niszczy, ale tylko takie, które właśnie budować potrafi, które przynosi dobro. I kiedy, drodzy, przeczytałem te dwa fragmenty, przypomniało mi się przykazanie. Przykazanie, które chyba wszyscy znamy, którego wszyscy się nauczyliśmy: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Można by powiedzieć, nie kłam. Nasz reformator, ksiądz dr Marcin Luther, objaśnia to przykazanie. Powinniśmy Boga bać się i kochać Go, abyśmy drugiego człowieka perfidnie nie okłamywali, nie zdradzali, nie plotkowali o nim, ani nie naruszali jego dobrego imienia. To wszystko jest zabronione. Tego nie powinniśmy robić. A zarazem Marcin Luther zachęca nas, abyśmy bliźniego swego bronili przed oskarżeniami, dobrze o nim mówili i wszystko ku dobremu zwracali. Drodzy, naprawdę potężnym narzędziem jest nasz język, nasza mowa. I myślę, że wszyscy tego doświadczyliśmy i w negatywnym, i w pozytywny sposób. Używajmy swego języka odpowiedzialnie, broniąc bliźniego przed oskarżeniami, mówiąc dobrze, zwracając wszystko ku dobremu. Uczmy się przyjaźnie rozmawiać z wszystkimi, nawet
z naszymi wrogami. Życzę Wam wszystkim błogosławionego, dobrego dnia. Niech Bóg czuwa nad nami i ma nas w swojej opiece.